Po pierwszej połowie Uniwersytet niespodziewanie przegrywał z Rokisem Radzymin 13-17. Słabo w obronie. Widzieliśmy pierwszą połowę, 17 bramek straconych, także pierwsza połowa w obronie nie funkcjonowała, nie współpracowała z bramką. Radomianie mozolnie odrabiali straty. Uniwersytet z trudem dochodził do pozycji strzeleckich, a defensywa gospodarzy nie stanowiła monolitu. Okrzepliśmy w stosunku do pierwszej rundy. Chłopcy się trochę ograli, ponieważ no, to jest nasz pierwszy sezon w pierwszej lidze, więc no, są beniaminkami. Wiadomo, że trzeba te frycowe w pierwszych meczach zapłacić. Mimo błędów gospodarzy przewaga rywali zaczęła topnieć. Radomianie doprowadzili do remisu 19-19. Potem przez kilka minut ważyły się losy meczu i goście znowu odjechali akademikom. Może za szybko chcieli moi zawodnicy, ustawiane były akcje, nie wykonywali do końca tego, co zakładaliśmy sobie w kolejnych akcjach, za szybko oddawane rzuty, te rzuty były niecelne lub blokowane. W końcówce Radomianie grali z przewagą dwóch zawodników i zmniejszyli stratę do jednej bramki. Popełniliśmy jeden z zawodników błąd, niepotrzebnie wszedł na boisko, bo prowadziliśmy 3 bramkami i skończyło się bardzo nerwowo, no bo wiadomo, kończyliśmy w czwórkę. No przez jakieś, nie wiem, zagapienie się wszedł na boisko 6 i to zrobiło nam sporo kłopotu. Uniwersytet przegrał z Rokisem 28-29 i spadł na ostatnie miejsce w tabeli.